Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Piotrowski. Jestem astrologiem, historykiem astrologii, doktorem nauk humanistycznych z zakresu filozofii, prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autorem wielu książek i jeszcze liczniejszych. Artykułów z astrologii, między innymi oczywiście, i też z historii astrologii. I przedstawię Państwu teraz przebieg planet na nadchodzący tydzień, między 18 a 24 września 2023 roku, czyli to, co będzie się działo tutaj na niebie, i to, co będzie właściwie dla nas jakoś no, najważniejsze, i to, co będzie jakoś wpływać na powiedzmy taką atmosferę, czy taką pogodę gwiezdną tego nadchodzącego tygodnia. I właściwie można z grubsza powiedzieć, że, jest to, że będzie to tydzień solarny. Że będzie to tydzień solarny, który się właściwie zaczyna od opozycji Słońca z Neptunem. I to jest, ta opozycja będzie miała miejsce już 19 września, czyli we wtorek. I to jest. To, co nas spotyka jakby w tym tygodniu, to są głównie właściwie ja powiedziałem, że to jest tydzień taki solarny, bo to są głównie konfiguracje i aspekty, które tworzy Słońce. Planety gdzieś tam są z tyłu, one nie zmieniają znaków, one nie tworzą żadnych nowych aspektów, to, co tutaj się jakoś wysuwa na pierwszy plan, to przede wszystkim ruch ten solarny, czyli ruch Słońca. I jest to bardzo interesujące, że słońce właśnie już we wtorek będzie robiło będzie tworzyło opozycję z Uranem, czy opozycję przepraszam z Neptunem, który jest w znaku Ryb i to jest taki aspekt no z jednej strony właściwie jakieś takie poczucia zagubienia, poczucia utraty orientacji, takiego zagubienia w świecie gdzieś już Jakieś preludium do tego to, była, to był ten Nów Księżyca, który był w takiej lekkiej właśnie opozycji do Neptuna i teraz to się właściwie tutaj uściśla. Jest to czas niewątpliwie jakiegoś takiego poczucia rozczarowania, zawiedzionych na nadziei, takiego poczucia tęsknoty właściwie za czymś takim, chciałoby się być jakimś idealnym. i ale przede wszystkim jest to taki temat główny, który w tym, który na, na tej opozycji będzie nam w taki czy inny sposób jakoś to, towarzyszył, to, jest, to są po prostu zawiedzione nadzieje i poświęcenie. I to, na ile my jesteśmy w stanie poświęcić się dla pewnych rzeczy, dla swojego, no to jest też słońce w pannie, dla swojego zdrowia, dla swojej pracy, dla, dla swojego dla rozmaitych obowiązków i to właściwie w tym sposobem będziemy jakoś wytyczać granice swojego własnego osobistego życia Ponieważ tego typu układy jest, to jakiś, to jest jakiś pewien rodzaj takiego rozpuszczenia, prawda, że dobrze byłoby właściwie, żeby pewne rzeczy, przynajmniej na, w tej pierwszej połowie tygodnia, jakoś pozostawić własnemu biegowi, bo tutaj za, za dużo się nie uda zrobić, jeżeli chcielibyśmy podejść do tego bardzo metodycznie i tak skrupulatnie z takim, z takim poczuciem, że nad wszystkim panujemy i że na wszystko jest plan i że na, na wszystko jest metoda. Może się okazać, że nie ma tej metody i że. Właściwie jedyną metodą to jest właśnie takie płynięcie z nurtem zdarzeń. I kilka dni później, bo właściwie 21, 21 września to Słońce utworzy trygon z kolei do Plutona, który jest tutaj pod sam koniec. Koziorożca, i to z kolei będzie zupełnie inna energia, bo to jest właściwie czas siły, mocy, stanowczości, też bogacenia się jakoś, dlatego że sam fakt, że to jest Pluton, prawda, czyli Bogacz, to, jest, to jeszcze jest to aspekt trygonu, czyli pewnego rodzaju jednak ułatwienia. No i przede wszystkim jest to w znakach ziemskich, to się odbywa i to też jest taki, no to są już um, te trygony w ogóle, czy te aspekty Plutona, który jest w znaku ziemskim, czyli w znaku koziorożca, to są te ostatnie momenty, bo on, jak Państwo się domyślacie, wiecie, może słyszeliście, on się prze, prze, przesuwa już do Wodnika, w którym zagości e, na kolejne 20 lat, ale to jeszcze pewnie będzie okazja, żeby o tym mówić. Na razie on się cofa w koziorożcu, więc te wszystkie aspekty, na przykład Słońca, prawda, czy innych planet do niego odbywają się w tych znakach ziemskich albo pokrewnych. I jest taka ciekawa tutaj, taka ciekawa sekwencja właściwie tych aspektów, ponieważ ostatni aspekt słońca, który, który tworzył, który, gdzie to słońce tworzyło aspekt do planet, pomijając snów. To był, to był trygon do Urana z kolei i to było w ubiegłym tygodniu. Teraz mamy opozycję do Neptuna i następnie trygon do Plutona, czyli wszystkie te planety Uran, Neptun i Pluton są tak teraz ustawione, że Słońcu nic nie przeszkadza w tym, żeby, żeby jakby w taki sekwencyjny sposób tworzyć aspekty do tych trzech właśnie planet tak zwanych transpersonalnych, transaturnowych tych nowożytnych czyli też to jakby to pokazuje nasz taki naszą taką potrzebę wznoszenia się jakoś na pewien inny poziom rozwoju i też jakby Sublimowania, czy też jakoś udoskonalania siebie pod względem jakimś emocjonalnym, energetycznym, jakimś ekonomicznym, takiego ustawienia siebie w świecie. I to rzeczywiście jest taki pęd trochę tutaj do rozwoju. I to jest bardzo ciekawe, że te aspekty właśnie Słońca z Uranem, Neptunem i Plutonem, one się odbywają w czasie, w którym to jest właściwie tuż przed tak zwanym ingresem Słońca w znak wagi. No to ma kolosalne znaczenie, każdy ingres ma oczywiście znaczenie, ale ten ingres słońca w znak wagi, czyli wejście słońca do znaku uwagi jest o tyle ważne, proszę Państwa, że no to, to jest znak kardynalny, czyli rozpoczyna tym samym, rozpoczyna się tym samym nowa pora roku, czyli jesień. I to będzie 23 sierpnia. Nad ranem, znaczy po ósmej rano słońce wchodzi do znaku wagi i rozpoczyna się zupełnie, prawda, kończy się lato, oczywiście rozpoczyna się nowa pora roku jesień i zwykle z tych okazji stawiana jakby taki odrębny horoskop dla kwartału, bo to właściwie są takie horoskopy kwartalne, czyli na całą jakby taką porę roku, one dawniej służyły powiedzmy do takich analiz astrometeorologicznych, ale również, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje u nas w Polsce, w naszym kraju, czyli jesienne wybory parlamentarne, no, ten horoskop mógłby mieć też coś tutaj do powiedzenia. Jest bardzo ciekawe, że ascendent tego horoskopu wypada w 24 stopniu wagi, czyli dokładnie na gwieździe Spika. Więc to już jakby pokazuje pewien, pewien, pewne dobrodziejstwo, powiedzmy, przynajmniej tutaj akurat dla nas. Ten Mars jest ukryty w domu 12. On będzie na ascendencie w, w trochę innych długościach geograficznych, powiedzmy, bardziej zachodnia Europa, Niemcy i tam potem południowa, em, em, aż do Włoch. E, więc ten Mars tutaj jest, powiedzmy, schowany jakoś w tym domu 12. No i w tego typu horoskopach zwykle się wyznacza coś, co nazywamy władcą. No, roku to jak jest ingres słońca w znak barana a tutaj władcą jakby kwartału czyli władcą tego okresu i to nie jest tak, że to jest władca ascendentu, na przykład tutaj jest ascendent w znaku wagi, tutaj byłaby Wenus, ponieważ Wenus owszem jest w dobrym, silnym domu, czyli dziesiątym, ale jest pozbawiona kompletnie godności tak zwanych podstawowych, ponieważ jest peregrynująca. Saturn, który jest wywyższony w znaku wagi, również jest, jest peregrynującym mimo że też jest w całkiem dobrym domu. Więc ani Wenus, ani saturn nie mogą być tutaj władcami tego kwartału. Może być nim Mer Merkury, który jest jednym z władców tak zwanej troistości powietrznej, która jest, na którą się składa właśnie Merkury, Jowisz i Saturn. Znaczy Merkury, Saturn i Jowisz. No, Saturna odrzuciliśmy, Jowisz też właściwie nie jest tutaj. On też jest w dobrym domu, ale z kolei też jest pozbawiony godności. Więc najwięcej godności tutaj ma oczywiście Merkury. Więc mamy bardzo ciekawą sytuację, że w tym horoskopie tego ingresu Słońca do znaku wagi nie dość, że Wenus jest, czy że Spika jest na ascendencie. ta wenusjańsko-merkuryczna -merku, gwiazda, merkuriańska gwiazda, czyli bardzo pomyślna. Właściwie Spika jest jedną z tych gwiazd, która w tych rozmaitych katalogach powiedzmy astrologiczno-astronomicznych zawsze była właściwie wymieniana na pierwszym miejscu jako ta gwiazda, która otwiera ten cały kalejdoskop właśnie tych rozmaitych gwiazd, które mogą mieć na nas wpływ. No i to jest ta najpotężniejsza, najsilniejsza, najszlachetniejsza, również gwiazda królewska i gwiazda ochronna i szereg tam różnych no i jedna z najszczęśliwszych gwiazd. Więc no, ona tutaj otwiera dla nas, przynajmniej tutaj dla, na żeby to jest ten horoskop na stolicę naszego kraju, czyli na Warszawę. Dla nas to otwiera coś takiego pozytywnego i też ten merkury, no, on też tu jest jednak pełen godności, prawda, jeszcze w domu jedenastym, również by pokazywał pewien rodzaj takiego no, dobrego, dobrego jakoś kierunku. Przy czym w dawnej astrologii Ascendent i władca tego, Astende i władca horoskopu, czy władca tego kwartału, no to jest zwykle planeta, która jakoś obrazuje władzę. Z tego by wynikało, że władza, która jest symbolizowana przez Mer Merkurego, ma się całkiem dobrze. I chyba tej władzy ta władza nie chce, nie chciałaby specjalnie oddawać. O tym, co tak naprawdę. Także ten horoskop rzadko stawiano do celów politycznych, chyba że ascendent nie był, tak jak jest w tym przypadku horoskopu ingresu właśnie na 20 marca, nie był w znaku stałym. Tu jest ascendent w znaku stałym, co pokazuje, że nie ma konieczności, ani obowiązku, ani nie ma potrzeby w ogóle wyznaczania jakby tych, powiedzmy, tych paradygmatycznych horoskopów już na poszczególne pory roku, dlatego że ten horoskop jest horoskopem wzorcowym, czyli na wejście Słońca w znak Barana, czyli na rozpoczęcie tego Całego rocznego solarnego cyklu i on właściwie tutaj um, mówi o rozmaitych rzeczach. to Jest to znak stały, ten skop, więc po prostu te tendencje są stałe i tu nie trzeba w żaden sposób tego modyfikować. No i tu jest tu jest władcą tego horoskopu jest księżyc, już nie, nie, nie będę tłumaczył z jakiego powodu. Księżyc jest w znaku zmiennym, właśnie, jest w domu czwartym, czyli w domu, a jak tutaj mamy władzę, czy też, no powiedzmy, tą władzę, prawda, która w tej chwili czyli tą partię, która powiedzmy, czy to ugrupowanie jakoś polityczne, które sprawuje władzę, no to symbolem tej władzy, którym jest księżyc, on jest dokładnie po, po drugiej stronie, po drugiej stronie, czyli ta władza jest jakoś no, w tej chwili kontrolowana przez, powiedzmy, opozycję, mimo że to władza stara się kontrolować różne rzeczy. Ale z tego naprawdę nie wynika jeszcze to, że tutaj ta władza by się kończyła. Do tego potrzeba jakichś innych horoskopów, między innymi tego też horoskopu wyborów i też patrzenia na ten horoskop z kolei ingresu pod innym kątem, ale to też jest w innym, w innej mojej wypowiedzi na wykładzie który tutaj też niedawno miałem w ramach weekendu z astrologią polityczną, który zrobiliśmy w Polskim Towarzystwie Astrologicznym, taki, taki blok właściwie wykładów właśnie jakoś tam zorientowanych na te nadchodzące wy wybory, więc to raczej jest do oglądnięcia sobie na, na stronie Polskiego to Towarzystwa Astrologicznego. Ja, ja tu wrzucę też potem jeszcze taki fragment, który właśnie analizuje pod tym kątem, pod kątem wy wyboru właśnie ten horoskop. No tak czy owak, ta jesień generalnie, prawda, dla nas, jakby dla Polaków, to powinna być, to po, powinno to być powinna to być dobra pora roku, przynajmniej jakoś ochronna. No, nie, zobaczymy, przed czym to nas ochroni. No i już, że tak powiem, tradycyjnie, prawda, pusty kurs Księżyca, te momenty, kiedy Księżyc idzie pustym kursem, cztery razy aż będzie szedł w tym, w tym tygodniu. Pierwszy raz to już po poniedziałek, o 18 września, godzina w 3.07 do 6.59 i kiedy Księżyc wejdzie właśnie o tej 6.59 do znaku Skorpiona. Potem 20 września to będzie najtrudniejsze, bo to, jak Państwo widzicie tutaj, te wszystkie właściwie te puste kursy księżyca, one na szczęście przypadają znowu na, albo na koniec dnia, albo na środek nocy, albo na później wieczór, albo na wczesny ranek. Więc właściwie wtedy, kiedy i tak żadne jakieś takie aktywności, powiedzmy, inicjujące, ważne dla, dla nas przedsięwzięcia i tak jej nie podejmujemy, z wyjątkiem tego może 20 września, kiedy tutaj pusty kurs księżyca będzie szedł. W takich godzinach właśnie popołudniowych i wczesnopopołudniowych, czyli od 12.23 do 16.07. No i potem 22 września to jest, to się zaczyna w nocy od, od, od 21.32, no właściwie późnym wieczorem i kończy się 20 minut po, po, po północy, i podobnie ten pusty kurs księżyca 24 września, czyli od godziny 22.07 do. 1.31 pierwszej jeden już następny poniedziałek 25, kiedy 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 księżyc wchodzi do dowodnika. No i jeszcze dwa słowa o godzinach spalonych, które również na szczęście nie, nie, nie będą jakoś też w tym tygodniu dla nas bardzo nękające 19 września od czwartej rano dokładnie te 4, te 12 następnych godzin, czyli powiedzmy do 16, one są, to są tak zwane godziny spalone, w których nie podejmujemy żadnych działań zorientowanych na. Powiedzmy sprawy sądowe, szeroko rozumiane, i sprawy prawne, i sprawy jakieś wyjaśniania sporów. Przy czym te najtrudniejsze cztery godziny spalone to są między czwartą a ósmą rano, i potem mamy też, właściwie to przypada na, na, na całą noc, 22 września od godziny 21:30 do 9:31 następnego dnia. Przy czym te pierwsze cztery godziny, czyli tam do tej pierwszej z minutami są, do tej pierwszej w nocy, z minutami są najtrudniejsze i najbardziej złoczynne. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na za tydzień.